Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Wrocławia. Dzisiaj moim gościem w studiu jest pan Adam Grell, witam serdecznie, wiceprezydent Wrocławia. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Panie Prezydencie, rozpoczynamy od dobrej informacji. Rewitalizacja kamienic, wrocławskich kamienic, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie samorządowy Lider Zarządzania 2012 w dziedzinie Komunalno-Gospodarka Mieszkaniowa. Właśnie ten program 100 kamienic. Jak Pan dziś patrzy na program po trudnym 2012 roku, to ma Pan wrażenie, że on się zatrzymał w miejscu? Czy on ma swój nowy początek wraz z nowymi projektami, z nowym budżetem 2013? Nie sądzę, żeby się zatrzymał, ponieważ w budżecie jest kontynuacja tego programu. Jest naturalnym, że są lata, w których przeznacza się więcej pieniędzy, w innym nieco mniej, ale z punktu widzenia zarządzania to jest otwarty program. Zarząd Zasobu Komunalnego, który prowadzi te zadania, ma przygotowane kolejne nieruchomości, przygotowane projekty, uzyskane pozwolenia. I w zależności od możliwości finansowych będzie realizował go. I to jest proces. On się nie zamyka w roku kalendarzowym, ale jest uznawany za jeden z bardzo udanych projektów i będzie na pewno kontynuowany. Tak, że widać po kilku latach, że budują się pewne fragmenty ulic. On jest bardzo widoczny, bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców. Cieszę się, że jest też dostrzegany przez niezależne instytucje, gremia spoza Wrocławia. Wielu samorządowców przyjeżdża z innych miast i dopytuje się, jak w takiej skali zdecydowaliśmy się na takie działania. I wiem, że w Zarządzie Zasobu Komunalnego jest kilkadziesiąt nowych projektów, które będą systematycznie realizowane. I to nie jest jedyna recepta, można powiedzieć, na rewitalizację. Tych prac jest wiele, ale to bogactwo różnych działań sprawia, że po kilku latach realizowania tej wizji widać takie efekty w większej skali. Panie Prezydencie, Pan był gorącym orędownikiem programu wykupowania przez lokatorów mieszkań komunalnych, tychże na własność. Teraz realizowany jest program 100 kamienic. On chyba nieco zwolnił przez Euro 2012. Teraz wizja kryzysu i trudnego roku. Czy wszystko to nie spowoduje, że no, jednak pompa, z którą program był ogłaszany i w pierwszej jego fazie realizowany, nieco osłabła i wygasła ta energia związana właśnie z remontami? Nie, ponieważ po pierwsze ten program jest nadal, jest kontynuowany. To chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić. Po drugie, jest pewien problem z liczeniem efektów, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takich szufladek, że tutaj 100 kamienic, prawda, tutaj zabytki. Jak się popatrzy łącznie na różne działania, które są finansowane z budżetu miasta, to te statystyki wyglądają zupełnie inaczej. I myślę, że musimy to podsumować w ten sposób. Program jest jednym z wielu programów, które miasto realizuje. W całości wszystkie te programy sprawiają, że udaje nam się sporo zrobić. Oczywiście nie tyle, ile chcielibyśmy, nie tyle, ile oczekiwaliby mieszkańcy, ale systematyczność jest ważna. Najgorszy jest moment, w którym po prostu coś się ogłasza, potem się przerywa. Nie. Ten program jest realizowany i będzie realizowany. W zależności od naszych możliwości, czasami startujemy u progu roku z nieco mniejszą kwotą, ale on zawsze może liczyć na wsparcie, jeżeli takie możliwości są, dodatkowych środków w budżecie miasta. Mówimy tu o kamienicach, co do których remontu dokładają się jednak sami mieszkańcy. Nie, to jest program, który jest adresowany głównie do kamienic, które są stuprocentową własnością miasta. Czyli w całości komunalnych. W całości komunalne. Dlatego, że miasto może tylko finansować w całości swoją własność, nie może w przypadku wspólnot dofinansować prywatnego właściciela. Ale za wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ale to nie jest jedyny udział środków miasta w
remontach kamienic, ponieważ miasto jest również członkiem wspólnoty. Jeżeli wspólnota uchwałą swoją podejmuje decyzję o remoncie, to również miasto partycypuje w kosztach tego remontu. I to już Państwo nie widzicie w tych statystykach, ale w budżecie kwota właściwa jest przygotowana i właśnie to jest to, na co zwracam uwagę, że jak się popatrzy na te różnorodne działania, to ta skala jest duża. Nawet prezydent Wrocławia przy okazji 10-lecia pełnienia funkcji prezydenta podsumował te działania i to są naprawdę imponujące statystyki. Tylko trzeba zagregować tą informację z różnych źródeł. I też czy nie jest tak, że po euro właściwie przyszedł taki moment zmiany patrzenia na potrzeby mieszkańców i znów wrócił program m.in. 100 kamienic i remontu wrocławskich kamienic jako projektu, który jest ważny dla, z punktu widzenia potrzeb wrocławian, czyli już niewielkie idee, bo euro już za nami. I czy nie jest to też taki zwrot właśnie ku potrzebom, tym małym potrzebom zwykłych wrocławian? To nie jest zwrot, ponieważ one były zawsze w polu widzenia, w polu odpowiedzialności i były realizowane. Ale z mniejszym impetem przez Euro 2012. Nie zgodzę się, bo proszę zobaczyć. W tym roku było Euro, a był finał programu rewitalizacji Natodrza. I jeżeli właśnie myślimy o takiej pracy organicznej, to jest najlepszy przykład, żeby pokazać, że 7 podwórek o powierzchni 7 hektarów, 7 hektarów terenów zielonych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Park Staszica, Park Strzelecki, ulica Pomorska, bardzo wiele kamienic, które na obszarze Natodrza zostały wyremontowane. Odnowione szkoły, odnowiony budynek dla lokalnego centrum rozwoju zawodowego, dla MOPS-u, dla kultury, również sprawy bezpieczeństwa. To wszystko zostało zaplanowane 4 lata temu. I krok po kroku dopiero w tym 4. roku widać materialnie dorobek. To nie jest spektakularna rzecz, nie przecina się wstęgi. To było od początku z myślą właśnie o osiedlu, które wymagało takich działań. I te działania przyniosły pewien efekt, nie tylko ten materialny, który widzimy, ale również pobudziły aktywność społeczną, aktywność organizacji pozarządowych. Wspaniałe też takie zjawiska związane z tworzeniem się nowych miejsc, galeriami, aktywnością młodych ludzi. Taki efekt domina. I to jest praca naprawdę, która jest prowadzona od lat, na którą są pieniądze mimo euro, mimo kryzysu. I to właśnie pokazuje, że nie ma jednej recepty. Trzeba działać różnorodnie, w wielu miejscach, korzystając z różnych środków. I trzeba mieć wizję i ją się realizuje raz z udziałem środków unijnych, raz z większym udziałem środków miasta. Innym razem będą to środki inwestorów czy mieszkańców. Panie prezydencie, takim dobrym przykładem chyba na udowadniającym, że rzeczywiście tak jest, jest podwórko przy ulicy Roosevelta i Jedności Narodowej, gdzie jest no właśnie przestrzeń zagospodarowana na tyle dla mieszkańców, że jest i miejsce dla wyjścia z psem, i jest miejsce dla młodzieży, i jest miejsce dla dzieci, które mogą w ogródku jordanowskim spędzić miłą chwilę, ale, jest pewno ale, trzeba było zamontować kamery miejskiego monitoringu, by ten teren nie został ponownie zdewastowany. Tak, ale to było od razu założenie, że wiemy, w jakim obszarze te działania są podejmowane. Stąd To pewna bolączka właśnie takich prac, że trzeba jednak instalować kamery monitoringu, bo jednak świadomość tego, żeby utrzymać w dobrej kondycji to wspólne dobro, wspólną przestrzeń, no jest z tym pewien problem. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale to jest istota działań rewitalizacyjnych, że one się odbywają w sferze materialnych, ale również odbywają się w sferze społecznej. To jest obszar, w którym pewne zagrożenia występują, stąd te działania. Ale to nie powinno nas powstrzymywać od tych działań i myślę, że większość osób ocenia to pozytywnych i na pewno nie zniechęcimy się jakimiś incydentami
pojedynczymi, bo tutaj punktem odniesienia jest jednak dobro wspólne mieszkańców. Panie prezydencie, nieco inny temat. Dworzec Wrocław Główny, dworzec PKP, otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie Eurobuild Awards 2012. Jest pan zadowolony, zdziwiony, że właśnie taki obiekt dostał taką nagrodę? Nie jestem zadowolony, jestem szczęśliwy jako wrocławianin, jako samorządowiec, ponieważ to jest kategoria przestrzeni publicznej. Od pewnego czasu bardzo nam zależy, żeby tą przestrzeń kreować w sposób taki wyróżniający, w dobrym standardzie, z myślą o mieszkańcach, o wizerunku miasta. Dzisiaj miasta oceniane są właśnie przez pryzmat jakości przestrzeni publicznej. Tego oczekują wrocławianie. Czy ta przestrzeń już do końca jest zadowalająca? Nie jest do końca zadowalająca, ale to jest dobry przykład, ponieważ on pokazuje, że na początku tej realizacji był konkurs architektoniczny. A więc zwycięski projekt zrodził się z postępowania konkursowego, które również było organizowane z udziałem miasta przez PKP, ale nam bardzo zależało właśnie na udziale wielu architektów, wielu projektantów. I to jest proces. W każdym miejscu punkt ten kluczowy zaczyna się na początku, kiedy robi się specyfikację, kiedy właśnie wyłania się projektanta. I ta formuła konkursowa przyniosła bardzo dobre efekty. Wiele w tym konkursie, o którym pani mówiła, ale też ostatnich rankingach i nagrodach, wiele wrocławskich obiektów znalazło się na tak zwanej krótkiej liście, jeżeli chodzi o budynki usługowe i chociażby przystanek wielofunkcyjny przy stadionie, który został dostrzeżony za pewną jakość. Tutaj musimy trochę nadganiać, wiele udało nam się zrobić, ale wciąż jest wiele do zrobienia. W tym staram się na to zwracać uwagę przy podejmowaniu takich inwestycji publicznych, żeby nie tylko dominowały rozwiązania inżynierskie, komunikacyjne, projektowe, ale żeby właśnie tworzyć jakość przestrzeni publicznej, żeby nie patrzeć tylko na samochód, na tramwaj, tylko na człowieka, żeby wprowadzać zieleń, żeby był zapewniony udział architektów, którzy dają tej przestrzeni pewien wyraz artystyczny i widać, że efekty takich działań są. Panie prezydencie, kończymy powoli nasz program, a ja chciałabym też, by ten program zakończył się podsumowaniem, krótkim podsumowaniem 2012 roku z perspektywy pana kompetencji, pana codziennych zadań. Jaki to był rok? No to był na pewno rok przełomu, który zapisze się w historii miasta przez euro, o którym żeśmy rozmawiali. Ale ja nie patrzę tylko na to wydarzenie, ponieważ większość działań, które były podejmowane, było podejmowane z myślą o takiej jakości życia. To był proces modernizacyjny miasta, który zakończyliśmy formalnie, ale on służy na co dzień mieszkańcom i miastu. A dla mnie jest ważne, że uważam, że stanie się trampoliną dalszego rozwoju Wrocławia. Jeżeli chodzi o te działania, które są przedmiotem mojej szczególnej aktywności, to był trudny rok w sprzedaży nieruchomości, w pozyskaniu dochodów. Wypracowaliśmy blisko 200 milionów złotych, chociaż pierwotnie planowaliśmy 230. Widać wyraźnie, że tutaj nastąpił kryzys, ale cieszymy się z każdej sprzedanej nieruchomości, mieszkania, działki pod budowę domu, ale też biurowca czy hotelu. I tutaj wiele takich transakcji zaowocuje w przyszłości kolejnymi inwestycjami we Wrocławiu, czyli rozwojem miasta. A więc nie liczą się tylko te dochody związane ze sprzedażą, tylko trzeba co roku te ziarenka siać, bo one przyniosą za jakiś czas jakąś budowę, jakąś realizację. Pracują architekci, pracują firmy budowlane, tworzy się baza podatkowa, tworzą się miejsca pracy, zmienia się wizerunek Wrocławia. Dobry rok, jeżeli chodzi o rewitalizację, o tym mówiłem przed chwilą, ale też jeżeli chodzi o ochronę zabytków,
sporo ciekawych prac, o właśnie wspomniany dworzec główny, ale i wiele kamienic wpisanych do rejestru zabytków. Widzimy całe Pierzeje, jest to bardzo silnie akcentowane. Oraz zieleń, to jest dla nas ważne, plany zagospodarowania. Rozwój miasta bierze się właśnie z planowania przestrzennego. 20 kilka planów zagospodarowania, to będzie owocować w przyszłości. Oraz chciałbym tutaj również podkreślić bardzo taką dużą aktywność, która jest owocem właśnie prac planistycznych związanych z budową na przykład biurowców, które stają się takimi współczesnymi miejscami pracy, czy takimi inwestycjami nieco oddalonymi od centrum, których nie widać, chociażby w Centrum Badań na Praczach. Podsumowanie 2012 roku za nami. Plany na 2013 już w odrębnym programie. Ja przypomnę, że dzisiaj moim gościem w studiu był Adam Grel, wiceprezydent Wrocławia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani za zaproszenie. Dziękuję państwu. A ja na kolejny program zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.